Siemanko, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym filmie przypomnimy sobie kolekcję Euro 2016. Przed Wami giftbox biedronkowy z Mario Götze. Udało mi się go w ekstra cenie załatwić. A miałem również zapytania właśnie o limitkę Mario. I oto ona w idealnym stanie. I co jeszcze w środku mamy tutaj? Mamy 10 saszetek i kolejną kartę limitowaną. Sobie tutaj podejrzę. Saszetki tutaj układamy, jak pamiętacie, żółty kolor. No i lecimy z unboxingiem. Też jeszcze pytacie o te karty. Będę Wam tutaj pokazywał tylko karty specjalne. Game Changer Lewandowski i logo Ukrainy. W sumie rzadka karta. O, no proszę. Friends and Foes, Verratti i Ibrahimović. Kolejny Game Changer, Quaresma, Portugalia. Fajnie się otwiera te saszetki. No proszę, mamy tutaj Top Jewer Lorikana z Albanii i Double Trouble Irlandia Północna, Lafferty i Davis. Wow, jest Game Changer, dość rzadki, przepraszam, Inventi Venice, Eden Hazard, w sumie rzadko wpadały Inventi Venice'y i Passion and Pride z Islandii. Połowa za nami. I kolejne Friends and Foes, tym razem Francja Pogba i Szwajcaria Lichtsteiner. O, jest rzadki goalstopper Daniel Subasic z Chorwacji i karta 11 Francji. Pokażę Wam limitkę i jest to również Mario Götze, tylko że wersja klasyczna. Już nie pamiętam, czy zawsze tak było, czy akurat tak mi się utrafiło dzisiaj. I co my tutaj dalej mamy? Want to watch John Guidetti, Szwecja. Defensive Rock Gary Cahill. No i ostatnia saszetka na dzisiejszym filmie. I ponownie mamy Game Changera Alvaro Morata. W sumie boksik nie był taki za specjalny. W sumie tutaj ten Inventi Venice taki konkretny. I Goalstopper. Ewentualnie jeszcze to logo, bo te Friends and Foes dość często wpadały. No i dwie limitki Mario Götze. Wiem, że tą kilka osób będzie o nią zabiegało. To wszystko, moi drodzy, na dzisiejszym filmie. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam, trzymajcie się i cześć.